Hej, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Viver, a to jest 15 tydzień karczemnych bujek w grze Hearthstone Heroes of Warcraft i ponownie gramy jako czarnoksiężnik, czyli Gul'dan i tym razem zmierzymy się z paladynem Utherem. I na ręce mamy szef chochlików, wędrowiec pustki, splugawienie oraz piekielny ogień, co wydaje mi się bardzo przyzwoitym początkiem. Pozdrawiam cię. I w pierwszej turze niech wyskoczy nam wędrowiec pustki. Czemu mnie wzywa? I zobaczymy, co zagra. I nasz przeciwnik przyzywa rekruta srebrnej dłoni dzięki swojej mocy specjalnej. Myślę, że możemy użyć mocy krwi. I wystawimy sobie elfią łuczniczkę. I sobie siedzi już na stole i czeka na odpowiedni moment, żeby zaatakować. Na koń! Okej, tersera rumaku przydałby się pozbyć. Myślę, że tutaj najlepszym rozwiązaniem będzie użycie splugawienia. I czekamy na kolejną turę. Pozwól mi się zastanowić. Twoja matka była murlokiem. Mamy prowokację 5-4. Ale również trafia nam się darmowy, randomowy stronnik, naganiacz mechów, którego na pewno dobrze wykorzystamy. I w tym momencie myślę, że możemy zbustować naszego demona. Zniszczymy prowokację przeciwnika. Do tego jeszcze dorzucimy młodszą inżynier. Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. A do naszej ręki wpada chochlik krwi, który jak najbardziej powinien być wystawiony już w następnej turze. Myślę, że bardzo dobrze nam się tutaj skombi z mistrzem miecznictwa. Pozwól mi się zastanowić. Czekam na rozkaz. Nie na mojej walce. Tyle możliwości. Przynieś mi stal. Skoro należy. Dzikiem pozbędziemy się rekruta. No i dorzucimy pochylka. Okej, całkiem przyzwoicie. Wymienili się boostami. Czekam na rozkaz.
I bardzo dobrze, wypada nam z naszej mocy specjalnej śmiertelny wir, który będzie idealny do zniszczenia właśnie takiego rekruta. I dzięki temu dobieramy kolejną kartę, która również jest śmiertelnym wirem. Użyjemy sobie jeszcze wyczucia demonów i dostaliśmy dwa razy płomiennego chochlika. Okej, myślę, że tyle wystarczy. Porządek w kolejce ma być! Opłony w górę, alarm czerwony. Czekam na rozkaz. Wracam do biura. No okej, dosyć nieprzemyślane zagranie moim zdaniem. Myślę, że odpowiednim tutaj zagraniem będzie szef chochlików oraz płomienny chochlik. A myślę, że nawet dwa płomienne chochliki tutaj nie będą złym rozwiązaniem. No i pojawia się też Murlok Rycerz. Czekam na rozkaz. I na koniec tury mamy bardzo wyrównaną stawkę. Po 5 stronników po obu stronach stołu. Okej, myślę, że możemy sobie wyczyścić troszeczkę stół. Tak sobie myślę. I pytanie, czy warto wyrzucać mikromaszynę? Myślę, że niekoniecznie. Bo prawdopodobnie zginąłby od razu. Nie jeszcze w tej turze. A więc zostawmy sobie go na później. Porządek w kolejce. I ponownie na stole pojawia się zarządca Koloseum. Moja tarcza. Ale tym razem nie zostanie cofnięty. Muszę się spieszyć. A my otrzymujemy kobrę. I tak zaczyna się 9. tura dosyć zażartej tak naprawdę walki.
ale... Okej, przeciwnik rzuca jakiś sekret. Podziwiaj potęgę! Oraz czempiona Wichrogrodu. Który może nam tu sprawić troszeczkę problemu. Ale my mamy na to sposób. Mianowicie rzucimy sobie... Wyssanie duszy. I na koniec tury dochodzi nam jeszcze wędrowiec pustki. Okej, okay. I po stronie przeciwnika mistrz z prowokacją oraz strażnik królów. Co również wydaje mi się niezbyt dobrym zagraniem. Zobaczymy, jaki demon nam się trafi. Miażdżyciel pustki. Inspiracja. Zniszcz losowego stronnika u każdego gracza. No proszę, bardzo ciekawa karta. Okej, okay, sekretem było oko za oko, czyli dostajemy tyle samo obrażeń, ile otrzymał nasz przeciwnik. Więc źle nie jest. Mamy dwie prowokacje, więc przeciwnik będzie miał problem, żeby się przebić. No i na stole pojawia się Ragnaros, który może być tu problematyczny. Okej, pozostało nam 6 punktów życia. Przeciwnik ma ich 20 oraz Ragnarosa jedno celne uderzenie i po nas. Ale całe szczęście mamy miażdżyciela pustki, który nam się tutaj zajmie niechcianymi stronnikami po stronie przeciwnika. I tak dla pewności rzućmy jeszcze wyssanie życia. No i cóż, poświęćmy naszego demona po to, żeby odzyskać trochę punktów życia i nie zostać zaskoczonym przez przeciwnika. Zostały nam dwie karty, przeciwnik ma ich aż 13. Więc może być trochę ciężko. Ok, mamy dwie prowokacje. Już prawie nie mam kart! Skończ
Zużyły mi się karty! Okej, okay, możemy jeszcze tylko rzucić szefa chochlików. I mamy prawie wyrównanie w punktach życia i sporą przewagę na stole. Czekam na rozkaz. Okej, okay, a więc kończymy tą potyczkę zwycięsko. Mimo wielu trudności i naprawdę wyrównanej walce udało się zwyciężyć.